Rzeczywiście najbardziej upodobałem sobie gry strategiczne z tego powodu, że zmuszają mnie one do myślenia. Z drugiego powodu, że ja może nie mam najlepszego refleksu i kiedy trzeba było szarpać joystickiem i odpowiednio wtykać albo na padzie coś tam, albo klawiaturę, po prostu przegrywałem z powodu tego, że brakowało mi refleksu. Stąd też gry strategiczne dawały mi czas do namysłu, no chyba, że były to gry czasu realnego, no wtedy też trzeba było jakoś reagować, ale jakoś to myślenie przy grach komputerowych ciągle mi towarzyszyło. Najwięcej wolnego czasu spędzałem jednak przy Commodore 64, skoro trzeba było tak długo czekać, aż to się załaduje. I zanim była taka wspaniała gra Eureka, składająca się właśnie tam z 7 czy 8 dysków, trzeba było coś odkryć, przejść cały potężny ciąg najrozmaitszych zdarzeń, a zachętą było wtedy to, że wtedy już w Polsce wiedziano, że gra jest angielska i że za ukończenie tej gry Anglicy wypłacali 5000 funtów i że do tej pory nikt tej nagrody nie dostał. Co myśmy się z moim kuzynem Michałem namordowali, żeby przechodzić te wszystkie kolejne, te wracać z powrotem, odczekiwać dnie i noce. Noce i dnie, nie, to i co innego, bo w każdym razie nie wygraliśmy 5000 funtów. To tyle z takich gier, które mi najwięcej czasu zajmowały. Natomiast gry strategiczne tak, ale w ciekawe przygodówki, czyli zupełnie inny gatunek niż strategia, grywam, ale one, jak to się w dzisiejszym języku mówi, muszą być wypasione. Znaczy musi być dosyć staranna grafika, musi mnie coś pociągać. Tak jak w grach strategicznych Sid Meier jest dla mnie niedoścignionym mistrzem, wszystkie jego cykle gier, cywilizacji i tak dalej, to jest fantastyczne dla mnie. Tak na przykład Sokal jest autorem takich przygodówek i takiej wspaniałej grafiki, że może nawet pewne mielizny scenariuszowe czy zawartości tego, no może się gdzieś tam pokazują, ale to jest w takim otoczeniu, w takim no po ludzku. To jest jakby dla ludzi i o ludziach. Takie gry, przygodówki lubię. Innym rodzajem jest tam, gdzie jest niezwykle ciekawa fabuła. Tutaj myślę o całym cyklu Fallout, czy też myślę o całym cyklu Mass Effect. W to grywam chętnie, a więc jak widzicie, nie tylko strategia, ale też i inne gry, ale raczej do myślenia niż do zręczności. Już jestem człowiekiem wiekowym i nie mam takiego refleksu i jak widzę, jak w Call of Duty gdzieś tam chłopcy na tych PlayStation zapychają, ja patrzę z podziwem, jak oni tu przyleci, tamtych ubije, ci się wywracają, a jemu nic. To trzeba mieć talent. Ja go nie mam.